Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w tym poradniku, w tym filmie powiem wam trochę o gildii, wszelkie cechy gildii, czym jest gildia, jakie daje nam korzyści, jakie ma limity, jak rozwijać taką gildię, co ta gildia powinna mieć, aby była dobra, aby opłacało się do niej dołączyć. No i jak wygląda na przykład atmosfera w różnych gildiach, jak niektóre gildie wyglądają. Zacznijmy od tego, że czym jest gildia? No gildia jest to też potocznie nazywany w innych grach klan. Jest to taka rzesza ludzi. Po prostu. W grze mamy podział na znajomych, w grze mamy podział na sąsiedztwo. Oraz jest coś takiego jak gildia. Członków gildii nie możemy zaatakować. To jest tak naprawdę nasz przyjaciel, z którym możemy walczyć. Ale do walki jeszcze tutaj będzie czas podejść do tego, ale to na końcu. Jeżeli dołączymy do gildii, to tak. Wejdźmy najpierw sobie w okno. Zobaczmy jak wygląda okno gildii. I co tutaj można zauważyć? Pierwsze co nam się rzuca w oczy to członkowie tej gildii jest przywódca, e, są członkowie typu jakiś rekruter, ktoś kto może Mieć większe upra uprawnienia i ktoś, kto ma mniejsze uprawnienia, jest zwykłym członkiem. Co wyróżnia takich graczy? No, oczywi oczywiście, dowódca ma prawo do wszystkiego, czyli no, zarządza tym, jak Gildia się rozwija, zarządza tym, kogo przyjmie do tej Gildii i ustala własne zasady. Każda Gildia ma swoje zasady. Zasady często są takie i wymagania, aby do danej Gildii dojść. To e, peru architektury arka. Trzeba posiadać arkę, e, bo ponieważ arka wytwarza nam e, surowce do skarbca gildii, e, dzięki temu gildia może się rozwijać, może odblokowywać różne ciekawe rzeczy, typu e, dodatkowe, e, dodatkowe, tury w wyprawach, bo wyprawa dzieli się na cztery całkowite, na cztery duże etapy. 64 walki, 64 negocjacje są do przejścia. No i aby te wszystkie móc przejść, też negocjacje, to tutaj również jest zgo wymagana zgoda gildii. Ja na przykład jestem w gildii, gdzie no tutaj nie istnieje coś takiego, żeby wyprawa nie była robiona. Jesteśmy gildią, która robi tą wyprawę top 1. Karbiec wygląda w ten sposób, że tak naprawdę za tutaj zawsze widzimy bardzo duże zapasy, e gdzie no nie ma szans, żeby jakiś gracz miał takie ilości. Dlatego, że no y, sama arka te towary, które nam się tworzą, od razu, od razu do gildii. Te towary, które Arka tworzy, nie wpadają do naszego e, inwentarza, do naszych zapasów, a wpadają do skarbca gildii, więc to zawsze będzie tutaj wpadać. No i w gildii zawsze będzie tego więcej. Jest dużo takich budynków, które e, produkują dla e, gildii. Jest jeszcze obserwatorium, nie każdy to posiada, ale niektóre gildie wymagają i Arkę jak z obserwatorium. Ja na przykład obserwatorium nie mam, no to miałbym problem, żeby dołączyć do gildii, które oczywiście stawiają takie wymagania. Towary wtedy ta gildia może wykorzystywać również na GVG, czyli Gildia kontra Gildia w grze jest dostępna mapa wojen gildyjnych ta mapa wojen gildyjnych jest dostępna tylko na przeglądarce na komputerze nie jest dostępna jeszcze mobilnie nigdy nie była i jakoś nie, zapowiada, nie zapowiadają tego więc może przez jeszcze lata nawet tego nie być albo wcale nie być te GVG jest podzielone na różne epoki w każdej epoce potrzebujemy po prostu danej epoki surowce ja nie będę o tym gadał, bo to jest w ogóle temat na inny odcinek to jest bardzo bardzo duży temat, nawet jeszcze nie jestem gotowy, żeby coś o GvG powiedzieć, bo jeszcze tam nie uczestniczyłem, też tam mnie za bardzo nie ciągnie, więc wróćmy do tej gildii. Do gildii, także do gildii powinien należeć każdy. Nie ma czegoś takiego, że ktoś będzie grał solo bez gildii, bo nie będzie miał korzyści, nie będzie mógł robić wyprawy no i nie będzie miał praktycznie znajomych, więc no, to nie jest fajne. W gildii również osiągamy poziomy. Obecnie nasza gildia nazywa się Askaban, Poziom 38 maksymalny, a obecnie poziom gildii to 75. Co dają nam poziomy? Poziomy dają różne bonusy już indywidualne, czyli dla nas, nie dla gildii, a dla członków tej gildii. Moja gildia daje 4 y, punkty rozwoju dziennie, czyli jak zbieram z ratusza co 24 godziny złoto, to oprócz złota dostaję te 4 pr -y. Dodatkowo mamy 20% redukcję y, do szkolenia i leczenia jednostek, czyli jeżeli moje Alcatraz 124 tworzy mi 11 jednostek co 24 godziny, to jak widzicie y, Alcatraz z tym bonusem, no niecałe 19 godzin produkuje te jednostki, więc to no jest fajnie skrócony czas. Zerknijmy na resztę bonusów. Kolejnymi bonusami są bonusy do zasobów wsparcia. To jest ponownie temat już gildia kontra gildia, więc o tym w tym odcinku nie powiemy. Indywidualnym bonusem również są zniżki na budowanie. Obecne nasza gildia daje mi 9% promocji, jeżeli coś buduje to i tracę zaopatrzenie i złota. No, jak się zdobywa prestiż, żeby Gildia osiągała kolejne poziomy? Eee, na wyprawie osiągając oczywiście przez graczy jak najwięcej eee, poziomów. Więc no tak, no w wyprawie gildii nie trochę inaczej to wygląda: no bo na przykład ja zdobyłem 52 tysiące około punktów wyprawy, no i cała gildia zebrała prawie 7 milionów, to się przekłada na potencjał gildii 41 tysięcy, musi być jakiś wzór na to, na pewno na wikipedii możecie go znaleźć, jeżeli jesteście ciekawi, no i tak to działa, aby cała gildia jak najbardziej, jak najwięcej osiągała, no i też wiadomo jest to, że gildie muszą posiadać swoje limity, to nie jest tak, że połowa serwera może być w jednej gildii, w grze mamy tysiące tych gildii, więc no, trzeba znaleźć odpowiednią, no, ale możecie najbardziej patrzeć po rankingu ogólnym. Nasza gildia jest 26 obecnie. To jest dość dobry wynik, tym bardziej, że w wyprawie bardzo dobrze się staramy. No, i jest nam po prostu łatwo dla graczy, bo każdy ze sobą tutaj współpracuje. Obecnie 73 graczy jest w takiej gildii. Szczerze nie mam pojęcia, jaki jest limit górny, ale możemy zobaczyć to na rankingach gildyjnych. Kto, ile po prostu graczy danych ma w gildii. Lecimy na sam początek, na samą górę. No to jak widać, niektórzy mają 77 członków. Czy będzie ktoś, kto ma więcej? Kolejna Gildia, która 77 ma, więc wydaje mi się, że to jest górny limit. Chociaż nie. Jedna ma 80. Tak mi się wydaje, że więcej już mieć. Nie można. No i kolejne korzyści, jakie tutaj są dla nas, jeżeli jesteśmy w gildii. Oprócz wyprawy, wyprawa jest bardzo ważna, już o tym Wam powiedziałem, więc wyprawa to jest główna kwestia. Kolejna rzecz to tematy, które od razu po dołączeniu do gildii się pojawiają, jeżeli nas przywódca czy odpowiednia osoba do takiego tematu zaprosi. Umie, jak widać, jest coś takiego jak rajska kampania, handel. Ktoś nazwie to handel, ktoś targowisku, kto, ktoś tak jak u nas może nazwać, tutaj jest pełna dowolność. Na takich targach często są też obowiązujące zasady, żeby nie spamić, nie spamić towarami. Jeżeli macie, macie coś do wymiany, to wymieńcie to, ale też nie, do, nie, nie nadużywajcie takiego handlu, no bo może się to skończyć źle bądź jakimś ostrzeżeniem od przywódców. No, tak jak mówiłem, trzeba stosować się zasad. Bardzo pomocne są te tematy, bo wiecie jak sąsiedztwo często handluje. Często handluje nieuczciwie w złych stosunkach więc no tutaj pozostaje Wam handel również oprócz znajomych z, z gildią. No i poza handlem jest coś takiego jeszcze jak łańcuszki 20 PR, 10 PR. No działa to tak, że jak mam 20 PR, nie mam na co wydać, a nie chcę tracić w swoje perły, bo inwestując w swoje perły nie mam żadnego zwrotu, to wrzucam swoją perłę, ja wrzucam górnej osobie te PR-y, które mam 20, już te dwa e, dodatkowo więcej mu wrzuciłem, to już tak e, od siebie. No i teraz ktoś będzie musiał mi wrzucić 20 PR-ów. Jeżeli chodzi o poradnik, e, jak działają łańcuszki, to również jest oddzielny na kanale. No i też jak dołączyć do najlepszej gildii, gdzie będzie Wam do, dobrze. Patrzycie na ilość osób. Żeby było jak najwięcej im więcej osób, tym większa aktywność, tym więcej tutaj rzeczy się w takiej gildii dzieje. Druga sprawa gildia wysoko musi się trzymać w wyprawie Wyprawa bardzo ważna rzecz my robimy wyprawę tą tak naprawdę na, na top 1 i fajnie się gra, bo dzięki temu mamy tutaj motywację, aby tą wyprawę robić na, do końca zdobywamy na tej wyprawie medale, diamenty, różne fajne nagrody. No i e, jesteśmy szanowaną gildią. No, w gildii na pewno też poznacie sporo osób, które was nauczą różnych rzeczy. Kodząc do tej gildii Askaban, na serwerze cyrgard od razu przywódca umawiał się ze mną na daną godzinę, aby mnie nauczyć wrzut 1.9. O rzutach 1.9 też będziemy w innym temacie rozmawiać, bo ta gra jest dość obszerna i jest wiele rzeczy do wytłumaczenia. No ale naprawdę można ciekawe osoby poznać, takie, które też pomogą wam w budowaniu pereł, zdobywaniu planów bardzo dużej ilości, wpłacając nawet 10PR-ów, możecie od razu e, otrzymać komplet, całe na przykład Arki, którą Wam e, na początku może być bardzo ciężko zdobyć, bo nie każdy gracz e, od razu wiadomo zna techniki. E, obejścia różnych rzeczy. Jak my możemy pomóc gildii? No pierwsza rzecz, czyli to aby uczestniczyć w wyprawie na maxa. Kolejna rzecz to arka wysokiego poziomu, bo z arki wpadają gildii surowce, każdego towar, towar z obecnej epoki. Kolejna rzecz to posiadanie obserwatorium, tak jak również na początku wspomniałem. Obserwatorium również tak jak arka tworzy nam surowce do gildii w sporych ilościach. Inną rzeczą są budynki, które Potencjał dodają. Obserwatorium bodajże też dodaje potencjał gilgi. Eee, teraz zobaczymy, czy to mam. Wydaje mi się, że powinienem mieć. Ja ani jednego tego nie mam budynku, bo szkoda mi na to miejsca. No ale wiem, że niektóre osoby to posiadają. Jest to galeria sław. Jak widzicie, co 24 godziny produkuje to 110 potencjału gildyjnego. Trochę miejsca zabiera, więc no ja nie zamierzam tego miejsca tracić. Myślę, że to tyle, no w, w mega dużo rzeczy się nie wygłębiałem, no bo jednak e, powiedziałem tak ogólnikowo, o GVG Wam nie opowiem, bo to jest, tak jak mówiłem, temat na inny odcinek, e, bo niektóre po prostu rzeczy w tej gildii są bardzo skomplikowane, e, więc chciałem bardziej przedstawić to nowym graczom, e, bądź komuś, kto już jest w lili, a nawet nie wie, o co w niej chodzi. Jeżeli się podobał, łapka w górę, subskrypcję kanału. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!